Szczeciński. Słuchajcie, zrobiła się wiosna, jest ciepło, ptaki śpiewają, więc nie ma co się dalej kisić w siłowni. Warto wyjść na dwór i zrobić ciekawe ćwiczenia na dworze. Dzisiaj chciałem Wam zaproponować troszeczkę inne zastosowanie kettlebelli. Takie zastosowanie, na które żaden właściciel siłowni Wam się nie zgodzi, żebyście to robili w środku, ponieważ zwyczajnie mu zryjecie podłogę. Będzie mi dzisiaj chodziło o wieloboje lekkoatletyczne, czyli o rzuty, które będziemy prowadzili gdzieś tam, jak zazwyczaj, w dal, ewentualnie wzwyż. Zapraszam do oglądania. Będę próbować ćwiczenia, które bardzo mocno będą rozwijały mięśnie ud i mięśnie prostowniki grzbietu, czyli te mięśnie, które wpływają generalnie na dobrą, wyprostowaną postawę ciała, a przy okazji dadzą Wam mnóstwo mocy do dobrego biegania, skakania i tak dalej. Każdy z Was na pewno zna już ćwiczenie swing, prawda? Ja Wam dzisiaj chciałem zaproponować swing z rzutem kettla przed siebie, więc plecy proste, łopatki spięte, czekam na ciężarek. Staram się wyrzucić go jak najdalej mogę i wykonuję sobie w ten sposób 8 powtórzeń, jedno po drugim. To jest pchnięcie kulą oburącz. Wtedy bardzo mocno dodacie sobie jeszcze akcent na objęć kończyny górnej podczas tego rzutu. Wyciągam kettla nad głowę, przysiad z wyskokiem, tak mocno jak tylko jestem w stanie, staram się go wyrzucić 45 stopni ku górze, nie tak bardzo płasko, lepiej jest go popchnąć po skosie ku górze. Dobra, teraz moje ulubione ćwiczenie, które daje niesamowitą moc i świetnie prostuje, spina łopatki, super się po nim czuję naprawdę. To jest rzut ze swingu, ale jednak rzut za głowy, czyli staramy się kettle przeprowadzić jak najdalej za siebie. Ten ciężarek to naprawdę daleko leci, jest niezła frajda. Jeszcze jedno powtórzenie. Ostatnie ćwiczenie to rzuty ze skrętem bioder. Angażujemy mocno taśmę spiralną. Teraz staramy się kettle wyprowadzić mocno z nóg. Przemach. Może z drugiej strony, ewentualnie możemy go rzucić też tyłem. Łapki święte, proste. Wypełnienie tych wszystkich ćwiczeń, ćwiczenie z własną masą ciała, które będzie przekuwało tą moc wygenerowaną na kettle na Wasze ciało. Wieloskoki. 3 serie po 8 powtórzeń, ja zaproponuję ze 2-3. Schodzimy do ćwierć przysiadu. Staramy się jak najdalej wyskakiwać, mocno spinać mięśnie. Wykonajcie sobie dosłownie po 3 serie każdego ćwiczenia, 8 powtórzeń, absolutnie starcza. To będzie bardzo krótka jednostka treningowa, gdzieś maksymalnie do 30 minut, ale poczujecie na drugi dzień na pewno te mięśnie, które popracowały. Dobre ćwiczenie do rozwoju masy mięśniowej, dobre ćwiczenie do tak zwanego sports performance, czyli poprawiania swoich wyników sportowych generalnie i gdzieś tam pokazów na arenie sportowej. Także polecam, spróbujcie sobie, wyjdźcie na dwór, dotlęcie się. Marek Płuczyński, pozdrawiam.